Cześć, siemano, witajcie, z tej strony Fasolec i jest ze mną Tanas. Dzień dobry. I witamy was bardzo serdecznie w nowej serii. Jeszcze nie wiemy, jak się będzie nazywać, totalnie jak ona jeszcze będzie w 100% wyglądać, nie wiemy. Dlatego też nagrywam ten pierwszy odcinek, abyście nam troszeczkę pomogli. Już się przepuszczam, weź kufajkę i no buty jakieś. Światło mi pogasił, chłop. Chałupy nie zdążyłem pokazać. Halo, proszę bardzo, światło już włączamy. Generalnie witamy was na serii leśnej. Nie wiem, leśniczy pozakładani, nie mam pojęcia, co mam tu wam powiedzieć. Będziemy tu głównie zajmować się drzewem. Coś tam pola będziemy mieli, ale głównie to będzie wszystko związane z lasem. Tam już 60 chłop odpala. Powiem wam dzisiaj, to był spontan, w ogóle oświeciło mnie, ale to pogadamy sobie o tym później. Teraz zrobimy taką, że tak powiem, łobejście po naszych budynkach, po naszych włościach całych. Tu ino mama łóżko, laptopa, tu mama wszystko uocera, co oglądamy właśnie w tym momencie. Odcinek został przerwany, bo trzeba było dla was nagrać ten odcinek. Komoda, jest fajno. Mogę to zobaczyć. Sługi leżą, tak samo Nevada niebieska. Czekaj, co ty zrobił? Patrz na mnie, czekaj. No czekaj, bo z chałupy wychodzę, pięknie wam. Ale patrz to na popych, pa. To jest świr. Generalnie chciałem tę serię właśnie z Tanasem, bo chcieliśmy coś takiego innego, co jeszcze u nas na kanałach nie było, dlatego też bardzo serdecznie zapraszam was na kolejny odcinek. I nie patrzcie na tą... Co ty żeś go tu odpolił od boku maski? No. Ej, Tanas, wejdź do środka! Bo ty u mnie stoisz obok ciągnika i dlatego ja myślałem, że ty obok go odpoliłeś. Nie patrzcie na tą wiatę, jak wiecie, jak to naprawić, to dajcie znać. Po wyjściu i wejściu do gry robi nam się maska śnieżna. Gramy na season, dlatego też są takie piękne kolory. Miejscami jest trochę ciemno, ale mniej za tym. Na śrubokręt co 60 odpalać. Zacznijmy od naszej pięknej 60. Ale za wysokie obroty ma ustawione skubana. Jak widzicie, wszystkie ciągniki, które na razie posiadamy, a są to dwa, jest Zetor i 60, są z orurowaniami na kabiny, no bo wiadomo, sprzęty leśne. Starałem się jak najbardziej tutaj dopasować klimat, że tak powiem, leśny tymi budynkami. Mam nadzieję, że się udało i gospodarstwo wam się spodoba, bo powiem wam, naprawdę tutaj fajnie wszystko wyszło. Głównie będziemy tutaj zajmować się lasem, dlatego też niezbytnio mamy za dobre maszyny, że tak powiem, do uprawy w polu, którego pola jeszcze nie mamy, ale będziemy robić w następnych odcinkach, że tak powiem. Chałupa naprawdę... Ale kopci. Chałupa naprawdę bardzo fajnie wygląda, do klimatu się tutaj nam wpasowała. Jak widać, nie jesteśmy jakimiś wielkimi bambrami, po to i wyłącznie dlatego, że zaraz 60 pójdzie w pizdu, uszczelkę wypluje i będziemy musieli do wyciągniku. Trzeba dotrzeć, trzeba rozdać. Masakra, tutaj jak widzicie, kurki mamy, o, jajeczka nam się pojawiają, więc mamy, że tak powiem, dwa rodzaje zwierząt. Dlatego też dla tych dwóch rodzajów zwierząt będziemy musieli posiadać dwa pola. Będą to, że tak powiem, trawa i będzie to jakieś zboże, gdzie ktoś będzie nam przyjeżdżał to wyżliwować. Coś będziemy musieli wymyśleć w najbliższych sezonach, tak byśmy mieli coś pszeniczki dla naszych, że tak powiem, kurek i coś trawki dla naszych owiec, bo... Boże, kurwa, zajedzie te ciągniki, co im jest, masakra. Tutaj mamy maszynę bardzo fajną, którą dzisiaj będziemy używać, jest to wyciągarka właśnie do drzewa. Mamy tutaj kosa, bo nic lepszego nam nie jest potrzebne, że tak powiem, do rozsiewania nawozu. Bo dobrze, bo owce się skleszyły, trzeba je wyciągnąć. No i mamy tutaj dwukołówkę, która nam się przyda w dzisiejszej akcji również do drzewa. Słuchaj, teraz. Idę. Nie chcę dalej jechać, czekaj. Co ty, a wyciągam owce? Ja się zastanawiam, co ty tam robisz? Lecimy sobie dalej. Mamy tu małe bronki. Generalnie sprzęty naprawdę wszystkie takie typowo malutkie, bo szczerze będziemy mieli po pół hektara. Tu będzie jedno pole i z tyłu tam za gospą
Też będzie mieli, uważaj na koguta, bo to najdroższy był na świecie nasz kogut. Tutaj mamy drugie poletko nasze i z tyłu jak widzicie las i z przodu las, to wszystko jest nasze. Pokażę śmietnika. Będziemy, nie chcą przyjechać drugi tydzień zabrać śmieci, bo ja nie wiem, trzeba będzie zażalenie złożyć. Tu jest takie wypizdziejewo, że chyba tu nie dojeżdżają śmieciarko, mniejsza z tym. Łotklepą mi się drzwi. A tu szampo mamy? Bo płyta szampiarska jest, ale szampa nie widać. Płyta trochę jest, ale dopiero będziemy zalewać z sąsiadem, znaczy z Tanasem. Tutaj nie wiem szczerze, jeszcze też mamy do was pytanie a propos tego, czy chcecie, abyśmy tutaj nagrywali na przykład z modulatorem głosu u Tanasa, jako że to kuzyn, nie wiem jak to wymyślić totalnie. Dlatego też czekam na wasze propozycje, bo wy lubicie takie... Paweł będzie skakał. Tanas jumper, nie? Uważaj, żeby nogi nie złamał. Kozacka stodoła, naprawdę, powiem wam szczerze. Ona była motywacją na zbudowanie w ogóle gospodarstwa tutaj, bo chciałem bez gospy, chciałem żebyśmy mieli tylko wiatę i chciałem żebyśmy mieli tylko domek. I ogólnie myślałem, że zaczniemy zagranicznymi sprzętami, typowo od razu jakiś tam wiecie, HDS-ów, żeby ładować drzewo, tak się rozwinąć, żeby forwarderami kończyć serię. A tutaj jak widzicie, no tutaj było to motywacją, aby zrobić gospodarstwo, mamy przyczepę autosankę, przyczepa typowo na wrzucenie tam jakichś gałęzi i do wiór. Jak widzicie w stodole też mamy trochę wiór, no niestety no stodoła jest w stanie takim jakim jest. Póki na razie mamy taki klimat z ciągnikami, to tak to będzie dobrze wyglądało. Beczkowóz udało nam się za dobre pieniądze dorwać, bo on jest typowo do wody, bo po wodę trzeba kawałek jeździć. Ten już zbio, człowieku. Ja się zastanawiam, o co tu chodzi. Ten zbio już tu dla owiec. Grzyndy. Posłuchajcie tych dźwięków. Naprawdę nie chcę zmieniać tej oto właśnie stodoły, bo powiem wam, zobaczcie jakie ona rzeczy ma. Czekaj. No z tej strony mordu, z drugiej trzeba. O. Można modyfikować tą stodołę w środku, więc w ogóle system rozwalony. A tutaj ten, śniadanie i kolację jemy z Bolkiem. Tutaj trochę mamy, że tak powiem, tu popijamy robimy. Imprezę na tym, imprezę na stodole. Z dupeczkami czasami. A tutaj, tam na górze czekamy na Marka i Jadka po sądzie, żeby przyjechali. Tak, tu na sianko jakieś kobitki się weźmie zawsze. Warsztat swój mamy, takie wiecie, najpotrzebniejsze rzeczy, żeby tutaj zrobić. Rower jest, przyniczki trochę dla kurów mamy. No i ostatnia z naszych rzeczy, bo już chyba wszystkie maszyny wam pokazałem, to jest pług. Ogólnie to jest taki, szukałem pługa takiego najbardziej dobranego, studnia bez dna chyba. Zaczynałem ci komarów na leci, szczurów, wszystkiego. Będą koty goniły, bo tu takie wielkie u nas z lasu przychodzą, że kurwa koty gonią. Jeśli chodzi o pług, szukałem takiego najbardziej podobnego do leśniczego, tylko na takich prostych skibach, żeby wiecie, tą zimę ino przewrócić tu u nas. Ale będziemy później taki... Bardzo dobrze, jeszcze dalej nie cofnąć, byś w beczkę co pierdolno by. No i jakby się wylało, to by była tragedia. Już jakby wysadziło. I co najważniejsze, tutaj powiem wam szczerze, naprawdę jestem zadowolony z tego, bo można sobie ręcznie sadzić drzewa, więc naprawdę tutaj petarda będzie, jeśli chodzi o to. Mamy też starą piłę Steel, dorobimy się, to piłę sprzedamy, kiedyś kupimy na początek 3000, bo jak sami dobrze wiemy, przy drzewie idzie się wyrobić, a my dzisiaj pierwszą akcję lecimy. Ja chyba się zapnę ta nas 60, ty bierz Zetora i podpinaj tą naszą wyciągarkę. Tutaj powiem wam naprawdę, jestem mega zaskoczony pod względem tych modyfikacji, które udało nam się znaleźć. I pięknie to też wygląda, jeśli chodzi o tą wyciągarkę, bo myślałem, że nic takiego konkretnego nie znajdzie. Kura! Czy ty byś mogła przejść, czy nie? Trudno bym... Inaczej, bo mamy inaczej kury. A, no jo. U mnie nie może, ani jednej już. Dobra, to muszę podjechać, bo kurna nie chce przejść. Ale z życiem... O, życie jej nie miło, widać. Ją puknęłem trochę ciągnikiem i już kwit. Dobra, my jedziemy ogólnie sobie z tyłu. Dzisiaj bez filtraka, dzisiaj bez kierownicy, tak wiecie, chcę, żeby właśnie ta seria była taka na luzie tutaj. Jak widzicie po prawej stronie już mamy młode drzewka posadzone, młode lasy. Wiesz co, ja bym tu chyba jedną z pierwszych gdzieś tu, albo dobra, chodź do środka sobie jedziemy. Dobra, to jedź. Dobra, to jadę pierwszy. Pojedziemy sobie tu do środeczka, jakąś wytniemy. Wiecie, seria będzie polegała na tym, że będziemy chcieli robić normalny taki rozwój, jak trzeba łogarniać, ale chłopie, jak tego foelka rypniemy, to żeby będzie masakra, nie? Poleciał. No, to trzeba uważać, dobra. No ja piłę wyciągam już, ale wielkie te chojoki nam porosły. Będziemy się rozwijać na tej serii. Klina wytnij. Co? Klina wytnij. Nie da się, nie da się niestety, więc lipa totalna. Ja mogę jedynie, o, pod kątem ją ściąć. To jest trudne, na mnie dawaj, ją złapię. Na klatę przyjmie. Będziemy się rozwijać na tej serii pod takim względem, o Jezu, że normalnie na sam koniec będziemy chcieli kończyć ją forwarderami. Prawdopodobnie wtedy już nie będziemy mieli takie, tak,
Myślę o tym, że będziemy mieli małe gospo, mniej więcej, a i tu będziemy, wiecie, sobie te łowiecki chować, to wszystko, ale też później, bo to wiadomo, że tak powiem, te budynki, które mamy, to od dziada, pradziada, już są nasze i myśmy żeście to odziedziczyli, czyli nie wieli mnie to po wujku, tak jak ta nas odziedziczył cukiełnie. Nie, cukrzycę, ale to też coś. Także. Zawsze jakieś osiągnięcie. Że tak powiem, tutaj musieliśmy zostać przy tym, ale będziemy się rozwijać, to prawdopodobnie, wiecie, gdzieś postawimy sobie. Myślę, że bliżej tartaku, na górze lasu, tam gdzieś takie wiaty, małe gospodarstwo, coś w tym stylu i będziemy normalnie sobie tam to ogarniać. O, pięknie tu zawija. Generalnie też czemu kolor zielony w 60, nie, w 55, tak, bo tutaj mówię, będę Ursus po prostu wołał, nie będę wołał 60, będę się starał nie wołać 60 i w ogóle będę starał się wołać Ursus, to powiem wam szczerze, że chcieliśmy coś innego. Ciągle tylko zawsze żółte, a teraz trzeba właśnie coś wymyśleć nowego. Czekaj, dobrze by było. Ło, jest, ale bala się złożyli. A to suche jest całe szczęście. Ty, tu ino by tak złożył, pa. Te strony czy w te? Ty, ja bym w tą kładł, zobacz, to ładnie poszło. Tak, coś to można i tak. Jak się zmieści, to ci powiem, że to by było kwit chyba. Tego trochę z przyduszego uczołeś. Dobra, już się kładam. Lochy takie, że... Człowieku, tą dwukółkę to urwie, jak mi będziemy jechać. Trzeba będzie zaraz skoczyć pewnie po tego. Po dużą przyczepę. Prawdopodobnie załaduję ją. Dzisiaj też. Uważaj. O, pięknie to było. Uważaj. Tam ładuj do środka. Nie przyciągnął. Łe, kurna, zbugowałem się trochę. Łe, tu tak nie. Ty, może mniejsze klocki mi by cieli. Żeby dobrze to lepiej jest. Wyglądało. Lepiej to się będzie układać chyba. I patrzcie tutaj w bok jeden, no nie wiem, ułóżmy tak, później zobaczymy inaczej. Dobra. Już idę rzucić tu na górę. No wprawdzie teraz fajnie na boki się to rozłoży, nie? Dobra, ja już piłem, odpalam drugi roz. Paliwo wziąłeś? Czy paliwo po co? No chyba w zetorze jest, jak się nie mylę. A, no ta bańka jest, jo. Także generalnie ludziska, ja mam nadzieję, że wy dzisiaj porządną łapę w górę zostawicie, że spodoba wam się właśnie seria, bo jakby nie patrzeć, w 17. Nie wiem, czy zrobiliśmy zawód drwal, bo tak chyba, a może z jeden odcinek był, czy coś w tym stylu. A jeżeli tak, to naprawdę nie było tego dużo. Poprzedni wiem, że coś z Bronkiem kiedyś próbowaliśmy i chyba w każdym fajny moment są właśnie odcinki, że tak powiem, z lasu, bo często w lesie coś się buguje, coś się odwala. Więc powiem wam szczerze, że tutaj jeśli chodzi o 19, las był przez nas zaniedbany troszeczkę na od zera do farmera. Żeśmy zaczęli sobie ogarniać w miarę jako tako, ale to i tak, to wiecie, to są duże maszyny. Praktycznie tak ogarniamy las, że ścinamy drzewa i zawozimy w całości, bo nam się nic nie chce. To lampa, hologena włączasz tu. Kurna, wielkie. Musimy się też dorobić sprzętu, myślimy o trzecim ciągniku, bo nie chcieliśmy ogólnie wszystkiego kupować w pierwszym łocineczku, aby, wiecie, było co kupować sobie w kolejnych. Więc... A lampkę włączyłem, co? No, ładnie. I tutaj będziemy kupować trzeci ciągnik, taki typowo do pomocy, aby nam pomógł tutaj przy sianokosach, bo będę chciał od razu do niego jakieś maszyny dokupić, zobaczymy jeszcze też jak to wszystko pójdzie. No pomysł na razie na tą serię jako taki jest, w ogóle to było olśnienie przeze mnie, bo wczoraj o godzinie położyłem się o 23 i tak nagle mi ocknęło, że może by kurde zrobił tartak. Seria startaku i właśnie pierwszą myślą to była myśl, aby zrobić to właśnie tak po zagranicznym stylu. Do kółka się zarwie. Bo są właśnie zagraniczne takie typowo mapy i aby to właśnie tak ogarnąć coś w ten deseń, ale później kurczę jak ja zobaczyłem, że są tak zarąbiste rzeczy, typowo właśnie takie polskie, zagraniczne, ale małe, że naprawdę to bardzo fajnie wygląda. Może przymykaj na dwukółkę, co? Nie, nie przymykaj. Ja może bym wsadził i wtedy byś przymknął, albo nie, lepiej nie. Dobra, to spróbuj przymknąć. Lepiej nie. O, teraz możesz rzucić jeszcze. Jakby tak wpadł na dół, to było idealnie, no ale za gruby trochę. Samego kunca trzeba wziąć. To jest takie te... Wziąłeś całe? Tak. Oj, czy burdy już robię, ty. My byśmy... A ciekawe, czy jestem w stanie przeciąć ten... Na pół go, poczekaj.
Ogólnie pewnie prawdopodobnie też zakupimy sobie Krajzegę, rębaki, takie, żeby wiecie, na gospie też się z tym drzewem pobawić. Jak już tak konkretnie, tu trzeba ogarnąć, czekaj. Platera. Na pół przeszłej i wrzucimy połówkę. Nie pójdźcie na pół. A poszedł, skurwysyn. No jak się kierą, człowieku. Ale co, jego tu zjechane? Po. A nie, nie, panie, chciał wleźć. Nie chcę dalej wleźć. A bo tu ma wystaje trochę. Mój los. Ty jeszcze tu tyś połówka by poszła. Jak wpadziesz? Łe, czekaj, już ten kolejne. Ty też możesz połówki teraz dociąć i połówki dorzucimy właśnie na górę. I tak, i tak trzeba tam jeszcze tam. Kurde, szkoda, że nie ma sikiery. No i ogólnie tutaj też ludzie nie chcieliśmy wszystkiego od razu na początku odkrywać, chcieliśmy też, żebyście wy nam pomogli. Najważniejsze to o to, żebyście nam pomogli. A to rzucasz? No to jak wejdzie ci to na razie, to to wrzuć. No dobra. Dobra, mam to wrzucone. Żebyście pomogli nam z nazwą. Totalnie nie wiem, jaką nazwę tutaj, a chciałem coś takiego, wiecie, wyjątkowego. Dawaj te połówki tu najpierw. Czekaj. No to fajnie wejdą sobie tak. Ale wystaje tam. Czerżę tego. Co to brzmi? Wrócę nowego wtedy. Łe, postawię. Chciałem, żeby było to coś wyjątkowego. Szczerze, no nie wiem, czy coś ma być związane też jak od ara do hektara. Nie, od zera do farmera, od ara do hektara. Wiecie, od biedaka do kozaka. Nie wiem, czy jesteśmy w stanie coś takiego wymyśleć. Nie wiem, od leśniczego do. Nie mam pomysłu. Dlatego no, ja mam nadzieję, że będziecie kreatywni w komentarzach i nam tu jak najbardziej wszystko. Wszystko pomożecie ogarnąć. Dobra, tutaj. Ale burty, człowieku, damy, nie? Zesrasz się, jak będziesz jechał z tym. Prawda. Czekaj, ja utnę to trochę, żeby za wysoko nie było. Ale truciny lecą. Okej. O, jak idealnie, patrz. Chłopie. To połóweczka tu weszła, fajnie. Tylko wiesz co będziemy robić? Nie będziemy chyba zapinać tych pasów, bo boję się, że przez pasy może nam się zbugować. Rzuć tutaj ten kawałeczek, jo. Okej. O. No i teraz to trzeba to pierdzielić. Ale prawie całe drzewo na jedną tą. Nie tak źle. Jeszcze tam co wejdzie i na nam. I powinno wejść, jo. Dobra, to jest taki dłuższy czy nie? Tu na górę mógłby jeszcze, no ten taki dłuższy tu na górę patrz, tu bo w środek. Można by było odmierzyć, ale jak się... We długo szarpnim. Czekaj, bo ja wiesz co bym chciał? Nauczyć się mierzyć. Ale nie wiem odkąd to idzie. Okej. Winch, ale to... To jest zrobane, czekaj. Dobra. Nie, za duże, tyle. 35 metrów jest, ale nie wiem od czego. Właśnie też mam tyle, od sklepu pewnie. Tak, bo na piwo już ciągnie. Ty, czekaj, bo tu by się przydało. Mogę trochę dłuższego, bo tutaj patrz, a mi chodziło, żeby tu go dać, a tu. Wiesz co? Kurna, ja bym tego wyciągnął, poczekaj. Czekaj, ja go wezmę. Przepraszam, nie tego. Mam i go. I tamtego małego fyrtla wyciągnąć. Mam go. Dobra. Co to ma wejść niby tu? Nie wiem, chyba nie bardzo. Może pociągnę tego, spróbuj. Nie wejdzie? A przed chwilą przecież był. Co, on się oderwało się coś, czy co? Dawaj teraz, dawaj teraz, dawaj teraz. Naciągnąłem człowieku tak, że... Musi wejść. No, o to mi chodziło. Która ten dłuższy na dognicynie. Nie, moment, jeszcze tego małego żeśmy wrzucili, żeby za jednym razem. Chłopaki dobrze za drzewo płacą, także trzeba wozić na zimę. Właśnie to też chcieliśmy, żeby ten season... Ale fajne dwukółeczkę do rąbana mamy, co? No, dwukółeczka jest płacka. Fajnie. Ja pierdzielę, pełna doładowana fajnie. Dobra, tutaj, ja jadę wtedy wyciągnąć parę drzew, trochę dalej bym mógł pojechać. To ja wtedy na gospie to odprowadzić. Czy poczekaj, albo wiesz co? Ja pojadę gdzieś na... Ja pojadę właśnie sobie. Mi się czy zajerzę pasem trzeba. Łe, zgasnęła mi, bo żebym za no to już... Czekaj. Jeden tylko, o. Albo ty, faktycznie, poczekaj. Dobra. Myślę, że pójdzie. Dobra. Lepiej to wygląda. Dobra, ja pojadę tę ruinę na gospę. Ty kogut tu jest? Koguta widziałem gdzieś przy czymś. Kogut? W ZTA, w ZTOrze jest ten no kogucik. Ale tu tym będzie się ludzie zarąbiście popierdzielało na ten. Na tartak. Czekajcie, jedziemy sobie do stodoły.
O, ty nie, lampka widzę, że włączona cały czas. A 60 mam od cykanu, w dobrym stanie, to jest żyleta, że tak powiem. 1800. To będzie... Łe, kurwa, tu wysoki podjazd jest do tej stodoły, trzeba wziąć trochę tu... Ale klina wyciął, ale i tak się nie przewróciło, co jest? Gdzieś klina się nie przewróciło? No nie. To dobrze. Też bym tak chciał. Żeby wyciąć klina i żeby to się nie przewróciło. Fajnie, zawisło, człowieku wisi. Czekaj, ja wezmę linkom. Teraz na kubki. Dawaj, linką trzeba. Ja na kubki właśnie chcę to pozwozić. Tak, żebyśmy w twoim odcinku na przykład na tą dużą przyczepę załadowali to wszystko. Więc... Dawaj za tora. Podbliżej pod to. Gdzie to jest? Tu, gdzie stoję. Joj, to jest obcięte? No tak, to tak zawisło, chłopie. Czekaj, to ja na daleko wezmę, jo? Jo. Czekaj. Moment, mam. Moment, zobaczę, poczekaj. Masz? Masz, ja mam brać. Ja wziąłem chyba. Dobra. Zahacz. Czekaj. I uciekaj. Jest. Jest. Uciekaj, szybko, poleci. Czekaj. Łe. Dobra, poszło. Ale fajnie, żeś to uciął. Ty musisz ucinać chyba drzewa. Chodź, klin, czekaj. Czekaj, dobra. Ja tu wezmę i najwyżej w stronę koło gospy je zwiozę może, nie? Wyciągnij to z tego, żeby tu po lesie nie łazić. Ja będę wycinał tu. To jest dobre, kurde, ta piła, nie? O, ale taki oczek jak pociągniesz, nie, to urwiesz chyba za tora. Nie wiem, czekaj, czy dwa się da ciągnąć. Dowiozłeś to, co? Co? Tak, 60 zawiozłem. No, dobrze, że kurwa wiedziałem, że będzie 60. No. Dobra, to target, to ja na sobie spuszczę. Takiego wielkiego mam wziąć? Dawaj, pójdzie. Czekaj, dobra, to muszę wyłączyć i jeszcze raz zaczepić. Garę mamy dobro to. A napęda, aby włączyć i ogień. Czekaj, patera, chłopie. Zobacz. O. To jest zarobista sprawa. Chyba nie przyciągnę. Będę musiał se cofnąć, żeby to... O, na X-a ciągnie. O. No patrzcie, no to mi... Jak to zobaczyłem, to byłem po prostu w szoku, nie? To jest taka akcja zarobista. No idzie, widziałeś? Takie to chyba można było popuścić. Trochę na wodę, trochę go ciągnie, że tak dziwnie. O, dobra. Teraz za bardzo się popuściła. Poka, następne. To ma polecieć tak, tam. Czemu nie chce ciągnąć? Nie chcę gdzieś tak, o. O, dobra. Teraz ją. Boki idzie to drzewo. Gdzie to wyciągnie tu przed ten, nie? Jo. Czy ty, czy tu z tyłu se zwozimy ta nas? Jo, tu jest duży plac. Jo, można tam. Tu będziemy zwozić. A znowu muszę klina wyciąć, chłopie. No to gij, to poczekaj, ja podjadę szarpnąć. I trzeba będzie szarpnąć chyba, tak jak teraz. Trzeba będzie ten. Trzeba będzie chyba mniejsze kawałki wozić. Kurde, najbardziej mnie denerwuje to, że mamy to... nie wiem, czy nie wywalimy tego moda ta nas. Czego? Bo mamy na V i na B to bieganie. I wiesz co się dzieje, jak jest ten. Tak, wiem, no. Strasznie bieganie. Dawaj, znowu cię kupiłam i wisi. Czekaj. Ty będziesz chciał wtedy, albo po prostu jak chostnie, to ucinał od razu. Możliwe. Dobra. Tam klina wyciągnę tego na atropie. Mogę go wyciągnąć. Czekaj. Ale tu pójdę, nie? Widzisz, tak jest wycięty klin? Ale pójdź, człowieku, patrz, ja to szarpnę, nie? Czekaj. Dawaj. O. No kurde, jak to zarąbiście wygląda, nie? Pinam. Idę ci pomóc tu trochę od tyłu. Czekaj, dobra. No te gałęzie niestety farming no ma tak dopracowane jak ma dopracowane, ale... Lepiej się nie dało po prostu widocznie. No tak, bo w lesie. No niestety no... Na pewno na jakiś się zauważy to. Jest trochę nerwiające, ale powiem wam szczerze, no w lesie jakby pojechał przy takim słońcu na wiosnę, no, może i by tak było, ale powiem wam szczerze, ja już wolę być w takiej ciemności, niż właśnie bez kolorów tutaj nagrywać. Hefnę może tego teraz. Czekaj. A, ja muszę podjechać, bo się lina oderwała. No ale nie będzie, bo jak się odwinie może i pójdzie do tora, to... Może zabrać jakiś wiatr i... Zdążył. Ale załapało. Dobra, trochę podniesiemy sobie. Bo nam ładnie się tu opięło. O! To na tej chwili ciągniemy kolejne drzewo. Jakby były pewnie krótsze troszeczkę, to lepiej by to wyglądało. Ale
To i tak idzie. Na pewno będziemy musieli tutaj grać setana, wiesz co? Moc zakopywania się. Jo, tu się przyda. Bo wydaje mi się, ludzie, że to by tutaj mega pasowało. Też możecie dać znać, jak jest z tym błotem, bo widziałem, błoto można rysować jakieś na mapie, coś się tam pobiera. Chyba, że tylko trzeba do mapy to wgrać. I tyle. Następne nie chcę iść, jak klina wyciąłem i to samo się dzieje. Dobra, wiesz co, ja mam 25 minut. Ja powiem wam, ludzie, szczerze, nie chcę robić dłuższych odcinków z tej serii. No dawaj, chcę właśnie robić takie 25-minutowe, bo wydaje mi się, że to lepiej będzie wyglądało. Na samym odcinku tutaj naprawdę u Tomasa też będzie roboty, bo będziemy to wszystko na przyczepę dużą wrzucać. No i duża akcja pojechania na tartak. Więc wydaje mi się, że naprawdę to będzie... A spadło. Spoko. Nie, to czekaj, który? Nie wiem, którego wyciąłem już. Tego albo tego. Tego, okay. tego tu. Ten jest wycięty przecież. Nie, ten tu. Ten nie jest wycięty. A nie, dobra, gdzie on ten jest? Tu. Tu jest wycięty. Dobra. Uciekaj, dawaj. Postera. Pójdzie, nie? I tak aż kamera zadrzała, nie no. Mam nadzieję, ludzie, że naprawdę to będzie jedna z fajniejszych serii, która jest teraz na tym kanale, bo właśnie chciałem na 300 tysięcy, mimo że jeszcze go nie ma, bo ta seria miała być na 300 tysięcy, ale postaram się, aby w następnych odcinkach pojawiło się intro, jeżeli zostawicie naprawdę fajne łapki w górę, więc postaram się, aby tutaj pojawiło się intro też na tą serię. No i to będzie taka właśnie seria na 300 tysięcy. Jeszcze myślę, że jakieś na 300 tysięcy spokojnie serii się pojawią i coś ciekawego tutaj sobie wymyślimy. Ja w tym odcinku wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że wam się tutaj to spodoba. I co? Do kolejnego odcineczka. Zostawcie łapę w górę i na razie, wariaty, trzymajcie się. Cześć. Cześć.